A, hraliśmy w futbol. Chłopaki? Tak, taki malec boli. Gdzie idziecie? Gdzie idziecie? Tutaj. Do własnej roboty. Idziecie na boisko z nami? Nie. Nie. Cześć chłopaki. Chcecie z nami? Chcecie grać troszkę? Chcecie z nami grać w piłkę? No, dzięki. Nie chcecie grać z nami w piłkę? Może potem. A kojarzycie panów, czy nie? 6 godzin tu będziemy na boisku. Nie. To... Nie, nie kojarzycie pan? Nie. Idziesz z nami pograć? Co robisz? No ja idę właśnie grać. O, to się świetnie składa. My też idziemy. Pogramy coś? Dwóch kapitanów, nie? Mhm. O, to dwóch jest. Wiesz jak u nas się robiło? Daj rękę. Tak się kręciłeś koło. Odskakiwałeś. I później liczyłeś to, nie? Tak. I ten kto pierwszy? Ty. No i ty pierwszy wybierasz, nie? I wybieramy po kolei. Ja wybieram te piast. Cześć chłopaki, gdzie jedziemy, Piotrek? Grać, cześć. Wygrywać, tak? Graj, wygrywaj. Grasz, wygrywasz. Gra, no o... widzisz, graj. Można powiedzieć, że nową nazwę dla nas, podwórko na stadion, nie? Podobnie. Graj, wygrywaj. O co chodzi w tej akcji, Piotr? Co chcemy nagrać? No, jak dzieci się bawią, to na boiskach, na podwórku, to wynagrodzić to, bo w tych czasach to chyba ludzie... więcej siedzą na tabletach niż na boisku. No, mieliśmy takie osiedle domków jednorodzinnych i codziennie praktycznie po szkole, nawet jak się wracało ze szkoły, w szkole się grało, to już inna bajka. Wracałeś, lekcje tylko odrabiałeś i czy już ci ciemno robiło, czy nie, zbierałeś się chłopaków, nie było telefonów, mówiłeś rano o tej godzinie, nikt się nie spóźniał. Nie musiałeś nawet, nie wiem, dzwonić na telefon domowy, żeby komuś tam przypomnieć. Była zbiórka, było ważniejsze to od, kurde, słowa. Wszyscy byli punktualnie. Wychodziłeś, dzieliłeś się na drużyny, albo już w sumie były podzielone, albo grałeś osiedle na osiedle, ulica na ulicę. Normalnie jak grałeś dwa osiedla, to z następnego osiedla, którzy odpoczywali, jeden zawsze był sędzia. Było naprawdę profi, warunki nie były do tego takie jak dzisiaj. Orlików zero, boisko piaskowe. Dziury takie... Z czego bramki robiliście? Nie, akurat to miałem szczęście, że bramki były gotowe, ale siatki były bardzo dziurawe, więc albo jakoś siatkami takimi foliowymi się reperowało, żeby nie było za piłką trzeba było biegać. Ale nie, no fajnie wspomina się te czasy. Nie? Żyłeś tym cały dzień od rana, że bierzesz kanapkę złożoną do ręki i kanapkę chleba z szynką, z serem i biegłeś na boisko, nie? Spadła ci kanapka do piasku, wziąłeś, grałeś dalej. Teraz troszeczkę inaczej to wygląda, ale no tak mówię, no dzisiaj jedziemy, zobaczę jak ta akcja będzie wyglądała, ale Piotrek tutaj będzie przewodził, więc... Piotruś, jak to u ciebie wyglądało? Jak ja oczywiście mały. Mówię jak to w Polsce, ej, no, ej, ale Holandia, nie ze mną tak, Holandia, ej. Nie, u mnie w Holandii było podobno, wiesz. I zawsze ze szkoły wracałeś, my się nie umawialiśmy na godzinę, normalnie boisko było tam... z 500 metrów od szkoły i jak wracałeś do szkoły widziałeś, że chłopaki już są, to idziesz, spotkaliśmy się, obojętnie jaki wiek, czy miałeś 7, czy miałeś 13, wszyscy grali razem, czasami było tyle zamieszania, że w ogóle nie wiedziałeś kto z kim grał, były tam bramki bez siatek, to wiesz, tam piłka leciała na ulicę, w krzaki, ale obojętnie było przyjemnie i no, rodzice musieli tam już o 21 przychodzić, żeby tam powiedzieć, ściągać, że koniec, no. Bo inaczej byśmy grali do północy. No jak jest a jeszcze też miałeś tak, że wiesz, no w tamtych teraz są koszulki piłkarskie, no. Wiesz, z idolem, no. Twoim czy coś dostępne w sklepach, a wtedy, jak ja pamiętam, no to nie było takich rzeczy, no. I na przykład ja zawsze często na bramce stałem, nie? No. I brałem starą bluzę, markera. I pisałem numer 1 no. I nazwisko tam na przykład Matysek albo, no. Albo jakiś tam bramkarz z reprezentacji Polski. No i każdy z kolegów sobie robił takie wiesz. I nie kupowaliśmy koszulek, tylko po prostu no. Robiliśmy z zwykłej białej koszulki. Uh-huh. Numer, nazwisko, jakiś tam herb rysowałeś. I tak się grało, nie? No ci powiem, nie, że nie. Za 10 tam złotych, za 20 złotych to znalazłeś takie wiesz, fake, nie? No, wiadomo, no. Było widać. Ale tam już był, tam pamiętam w czasach, że tam w Barcelonie był tam ten Safiola, tak wiesz, no. I chodziło o to, że nawet czasami ktoś przychodził, no normalnie było lato, 25 stopni, a tam bramkarz wychodzi w rękawiczkach normalnie na zimę, nie? Nie no, bramkarska, no. Ale to jest. No, to u nas też tak, nie? Albo tam w takich domalowaniach no. Ścian, nie? Takich roboczych. No, to były czasy. A jak jest teraz?
Teraz jest łatwiej chyba o takie warunki. Chociaż wtedy to mi się bardzo podobało. Nie wiem, czy taka przyjemność by była teraz, jakbyś miał takie, no wiadomo, no lepiej byś się pewnie rozwijał, nie? Ale... Ja bym się na przykład, ale... ja mówiłem już tyle razy, że ja się cieszę, że wychowałem się w tamtych czasach, a nie w tych, bo widać po dzieciach, że dużo telefony, dużo tam tablety, takie tam rzeczy. Kurczę, no pochłania więcej czasu, nie? No, PlayStation, a w tamtych to było piłka albo coś innego i bawiłeś się cały. Nie jest tak łatwo. No właśnie o to chodzi, że nie jest, w tych czasach nie jest tak łatwo. Na przykład ty chcesz się bawić na podwórku, a tam nikogo nie ma, bo wszyscy w domu siedzą na telefonach i grają coś. Wcześniej było, szedłeś, bawiłeś się, nie wiem, na czepaków, grałeś w piłkę, nie było bramek, to na czepaku grałeś, wiesz, to jest czepak, nie? No tak. Rok temu właśnie jak był Joel i Maku, to była taka sama pogoda, znaleźliśmy dzieciaki, więc... No, ale Joel był przyzwyczajony do takiej pogody, nie? Ale ty dzieciaczek też tam w Chinach, nie? Jedziemy! Jestem piwa! Piwo Ukraina, dwa kontakty! Brawo! Joel, bo nie ma! Ale dzisiaj myślisz, że jakieś dzieciaki spotkamy, czy nie? Na ile liczycie? Zobaczymy, no. 30, no, co, szczerze mówiąc, 35 stopni to... Nie jest przyjemna pogoda do grania w piłkę albo coś. Ale już po obiedzie jest. No ja bym rozumiał dzieci, żeby teraz z wodą się bawili albo coś. Kurczę, no z wodą, tym bardziej, że końcówka wakacji. No. Ale. Próbujemy. Zobaczymy. Dalej. Jak nie będzie, to nie będzie. Ale jest gorąco, Ryma, zrób coś z tą klimą. To chyba daje radę, bo to jest tak ciepło. Tak, tak. Że nie wysiadamy. 48 chyba. Stopni, no ale w samochodzie. Tak. Nie wysiadamy. Z kim dzisiaj jedziemy, Piotr? Na tą akcję. Zawodników. No, oczywiście Gerard Madija i też nowy zawodnik Kuba Holubek. Pierwszy raz Słowaka biorą, oprócz Franka, bo Franek nikogo nie chce. To jest Sikornik, dzielnica piastowska. Szukamy dzieci, które będą grały w piłkę w taką pogodę, a nie siedziały przy komputerze. Tak, szukamy ich do Piastu. Tak, szukamy takich i nagradzamy. Nowych napastników, nowych piłkarzy. Szukamy napastników. Ale no szukamy dzieci, które są w parku, na boisku, które chcą z nami grać piłkę. No to mimo, że jest tak gorąco, w mojej opinii jest lepiej być na zewnątrz niż siedzieć w domu. Myślisz, że kogoś spotkamy? Myślę, że nie. Myślę, że wszyscy na basen pojadą. Woda, zimna woda. Tomek jedzie, Tomek, nie? Myślałem, że Tomek. Jak grałeś, byłeś mały, to gdzie grałeś w piłkę? Ja w Łazie. Mhm. Tam na moje miasteczko, tam w taki mały rynek, który mamy. Mhm. Na plaży, jak to w Hiszpanii. Ale plaża jest troszkę daleko. Osiedle Barcelona. No ale na moje miasteczko. A było z kim grać, czy nie? Co moje koledzie? Ja w szkoła byłem, na moich klasach byliśmy 6 osób, tylko, bo ja mieszkam w miasteczku, która ma 1200 ludzi. I no, mamy taki fajny rynek, i no, to są takie kamienice, i to były nasze bramki. I naprawdę fajnie się grało, ja bardzo dobrze to pamiętam. I było najlepszy moment, no. Kiedy byłem mały. Wszystko się skończyło, szkoła, no to i od razu na rynku. Hiszpania idziesz do szkoły od 9 do 12:30 w tej moment, albo 12. Potem mieliśmy 3 godziny przerwa, no to szybko obiad na rynku. Okay. Graliśmy. Jak to wyglądało u ciebie, jak byłeś taki mały, gdzie grałeś w piłkę? Pod blokiem? Tak, to na sydlisku. Myśmy chodzili tak na boisko każdy dzień po szkole. Mhm. Graliście? A graliśmy futbol. Tak, takie małe zboli. Gdzie idziecie? Gdzie idziecie? Tutaj, do własnej roboty. Idziecie na boisko z nami? Nie. Nie kupiłem oryginalne, bo to było droższe. No. Ale ja pamiętam, ja miałem je na Brazil, Romario. Zawsze to była moja ulubiona koszulka. A nie Barcelona, Romario? Nie, miałem w Brazylu. To był jakiś prezent, dostałem od moja ciocia. Aha. I naprawdę to była moja ulubiona koszulka. Potem jeszcze miałem jeszcze jedna, ale to był bardzo duża, bo mój kolega znał fizjoterapeuta Barcelona
i on mi dał koszulkę od Ferrer. To jest bardzo... I mam tutaj wszyscy podpisane, tutaj Rybaldo. Naprawdę fajne, fajne. Grałeś nie? Czy było ci czy na policji? No nie, mam w domu cały czas, bo to była bardzo duża koszulka no, dla mnie i ja jestem, byłem taki malutki chłopak. Kurde, no to szkoda. Ale jak macie ochotę, to chodźcie, bo my idziemy chwilę coś tam pokopać. No nie jest łatwo dzisiejsza młodzież, nie... Nie zawsze jest zachęcona, Bartku. No ciekawe, jak trener by się zapytał, czy chcesz dzisiaj grać, powiedział, nie, idę na pizzę. No. Jeszcze w sandałach bym wyszedł. Nie, nie, do sandałów. Patrzcie, co to jest napisane w ogóle. Nowa grafika. Mistrz Polski. Nam przerwali właśnie. Kuba, a teraz jak to wygląda? Teraz też dzieci bardziej siedzą z tabletami, czy bardziej z piłką? Tak, tak myślę. Myślę, że więcej dziecka siedzą z tabletami, jak chodzi na boisko. To jest fajny moment, tam są takie rywalizacje między kolegami, są, jest balka, ale taka zdrowa, no to naprawdę jest, ja dużo się uczyłem tam. Musisz chodzić na chwilkę? Musimy iść do tego, pan? Zdjęcie, tak, jedno. Tak, jasne, aha, coś dłuższego, jasne. Mógłby pan zrobić? Tak. Moim? W porządku. A tak patrzę z daleka, ty bar wie pan gdzie ten. Tak, jasne, uwaga, raz, dwa, trzy, raz, dwa. Super. Dzięki wielkie. Zapraszamy tam jest akcja. Dobra, czyli ale teraz niektóre dzieciaki jeszcze tak grają. Tak, grają, wszyscy... grają. Na przykład tam, gdzie ja mieszkam, kiedyś może zapraszam cię tam i pomożesz tam nagrywać, bo tam, gdzie ja mieszkam, dalej są takie spotkania w parku. Dzieci chodzą naprawdę, są bardziej w ulicy niż w domu. Cześć chłopaki! Chcecie grać? Chcecie z nami grać w piłkę? No, dzięki. Nie chcecie grać z nami w piłkę? Może potem. A kojarzycie panów, czy nie? 3 godzin tu będziemy na boisku. Nie. Nie kojarzycie panów? Nie. Okay. My tak o 19 będziemy jak pojedziemy. Dobra, dzięki. Ej, oni są podstawieni, czy jak? Słuchaj, zapadnie. Słuchaj, jak myślisz, czy dzisiaj dzieci chcą grać w piłkę, czy nie? No ja tak powiedziałem, no, jakbyśmy byli może koło 19 tutaj. Ale to jest to boisko? Ale to my już do domu iść na wieczorynkę przecież. Ale nie, no teraz są wakacje, to rodzice przymykają oko, nie? Elektryczna hulajnoga by było lepiej pre dziecka teraz. Tak? A ja na przykład na hulajnoga? Ja miałem jedna. Ale nie elektryczna. Normalnie, normalnie. Ja wolałem to niż drogę. Cały czas to było z tego. Jak to miałeś koszulkę, Kuba? Jak byłeś mały, grałeś w piłkę? Jakiego zawodnika? Ja są z Inter Milano. Kogo? Veron. Okej, okay. Juan Sebastian? 100%. Tak. Okej. Okay. A potem są mał... A coś ze Słowacji? Z Bayern Mnichov. Salihamidzic. Okej. Okay. Słowacji są nie ma. A najlepszy w tych czasach słowacki piłkarz to był? Lubek. W tamtych czasach. Na pewno Plach. Na pewno. Paweł Haplach. Plach. Dzieda, Plach. Idziesz z nami pograć, co robisz? No ja idę właśnie grać. O, to się świetnie składa. My też idziemy, pogramy coś? Ale to nie chcieliście iść, czy chcecie w końcu? No kto? Już chcecie, tak? Dobra. Możemy z wami grać? Pograć? Tak. No bo jak dawaj, dzielimy składy, ilu trzeba tutaj zebrać, ekipę, ilu nas będzie. Można zdjęcie? Siemanko. A zdjęcie po meczu zrobimy. Zdjęcie po meczu. Lepiej. Siema. Cześć. Dzień dobry. Są niektórzy przygotowani nawet, dobra. O. Też. Ale koszulka. Elegancko. Ciekawe jest, co jest na plecach. Cześć chłopaki. O, 26. Jabłoński. Znasz Jabłońskiego? 26. Nie, ty znasz? Szeliga. No. Szeliga. Szeliga. Dokładnie. Chłopaki, czemu jesteście w ogóle na dworze, a nie jesteście w domu? Na dworze jest lepiej. Nie jest za ciepło? Nie, idealnie. Bartek mówi, że za ciepło jest. Ja już od 12. Kłamie. Nie kłamie, tylko jest po prostu... Jest trochę ciepło, ale... Ciepło jest, ale tu jest w miarę tak przewiew, nie? To jest dobra pogoda. No fajnie jest. No jak grać, jest cień trochę nawet. Jak grać jako... A nie macie takiego lepszego boiska, żeby była trawa sztuczna? Nie, na mewę. Nie chce nam się tam chodzić? Boiska. Nie, bo tam jest strasznie. Tam nie jest polana, dlatego. I tam, jak się przewrócisz, tam nie ma cienia. Tam jest dużo cienia. Tu jest cienia. Jak się przewrócisz, no to... Kuba, dla ciebie Badiego idealnie te lewe skrzydło, tam cień, nie? Jak często w ogóle wychodzicie na dwór? Na dwór? Ja praktycznie codziennie. My codziennie. To co, gramy? No to już nas jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć.
10, bo ja do 10 skąd nie liczyć dalej. 11, 12, 13, 14. 15. A jak się zawsze skład wybierało, Bartek? Dwóch kapitanów, nie? Mhm. No to dwóch jest. Wieżak u nas się robiło, daj rękę. Tak się kręciłeś koło. Odskakiwałeś i później liczyłeś to, nie? Tak. I ten kto pierwszy. Ty pierwszy wybierasz, nie? I wybieramy po kolei. Ja wybieram tutaj Piast. Ja wybieram bramkarza. Ty masz. Ty nie jesteś na bramce? Ten dobrze broni. Tak. Dawaj. To ja chcę mistrza Polski. To są rękami na rower. Ja wiem, nie. Mam na mnie dodatkowego uczestnika. To ja biorę wzmocnienie ze Słowacji. No to ja z Hiszpanii, no kurczę. Dawaj, podwyższymy ten stary fragment, dalej ty wysoki jesteś. Ja tutaj Miki mam odbiorę. Z tego? Kto zaczyna? A no to do dwóch, nie? My zaczynamy, panowie, kto na bramce? Ale którą połowę wybierasz? Ja. Zdajemy piłkę. No to ja tutaj. Jest to dość... ze mną, bo mam to siłka piasku. Boże, się już myli. Brawo! Brawo! Wiecie, co się stało? A tak się też zdarzało zawsze, nie? Jest okej? Okay? Tak, dobrze. Paul. Jest okej? Tak? Pokaż. Dobrze się? Powiedz, dobrze jest. Nie, masz, nie jest, że masz. Dobrze. Już nie boli. Zęby całe, nos cały? Pokaż zęby. No dobra, zobacz, woda. Woda. Trzeba popić. Twardy chłopak. Dawaj, faul. No nie chciałem, no chciałem podać do Badiego, a tak wychodzi czasami. Jedziemy. Dawaj. Hej. Nie budzisz teraz Marcelca. Jest. Jeden, jeden. Ciekarny. Chłopaki chcą grać. Ja też. Kto pierwszy? Ale stąd normalnie, nie? Ja bym mógł być dalej. Skroki! Ej, skroki! Obroń. Rima na morzu. Bo... Brawo! Dobre odjeżdżenie. Nie. Dzisiaj gramy o zwycięstwo. No, bardzo dobrze. Widziałeś? Ale lewa noga. Droższy zawodnik. Jak skomentujesz ten strzał? Nie. Ja alam ty na koniec. Brawo! Dobry, Karol. Dobrze! Jeden, jeden. Co powiesz na ten strzał? Dobry strzał. Ale jak mi to weszło. Jeszcze mi się będzie, się odbijał słupek i dostanę w maskę. Nasza drużyna wygrała. Kto wygrał, panowie? Która drużyna wygrała? Remis! Jaki remis wygraliśmy? Chłopaki, chciałem powiedzieć, że wszyscy wygraliście, bo byliście dzisiaj na boisku i spotkaliście naszych piłkarzy, więc dziękujemy. My was spotkaliśmy. Dzięki bardzo za miłe spędzony czas. I co, i mam nadzieję, że nic nie boli. Zapraszamy na mecz. Jak pójdziemy teraz, to pewnie poziom trochę się podwyższy do zaciekły. No i co najważniejsze jest? Tablet czy piłka nożna jedna? Piłka. No i kolejna. Bardzo dobrze. I bardzo dobrze. To tego się trzymajcie. Nie elektrycznie. To inaczej, to może go trafić. Chcę wam w kostkę. No jak oceniasz to spotkanie dzisiaj? Trzymaj. Co? Jak oceniasz to spotkanie? Trafiłem cię w piłkę. Nieszczęście, ale... Zmieniamy? To jest twoja piłka teraz. Proszę bardzo. Co? A dziękuję, co? I dziękuję za hulajnogę. I teraz możesz... I dzięki za trafienie. Co, warto było? Warto jak nic. Jak to ceniacie dzisiejsze spotkanie, panowie? Fajnie. Prestiżowo. No. Bo można było zagrać z piłkarzami. Piasta, Gliwice. Proszę, podpisy się. To by pan zrobił wipa. Do szkoły. Proszę, do szkoły. Proszę bardzo. Za chwilę rok szkolny się zaczyna. Proszę. Proszę bardzo. Dzięki. Proszę. Jeszcze do... Możesz powiedzieć? No to nie będzie tak... Jak to mówisz? Ja nie będzie tak... Ona jest do trików specjalna. Tak? No rąpo, no. No nie... Zapytaj. Ona wytrzymuje maksy 100 kilo. 100 kilo. 100 kilo.
Fajne. Ej, weź pan tej lupa. Zrób pan tej lupa. Tej lupa, co to jest tej lupa? A pani dlaczego nie grała z nami? Za gorąco dzisiaj. Jak za gorąco? A dziecko może grać? A dziecko może wszystko, tak. Dziecko może. Co pani myśli o tej całej tendencji, że lepiej jak są na dworze, czy lepiej jak siedzą w domu? Zdecydowanie, zdecydowanie. W domu jest tylko telefon, komputer, także jak najbardziej na dworze. Zdecydowanie jestem za. Bardziej z komputerem i telefonem i tabletem, czy bardziej na dworze? Wczoraj wróciłam z obozu szermierczego. Ojej, a ty? Ja ostatnio wróciłam od cioci z Poznania. A co robicie na podwórku najczęściej? Bawimy się. A w co? W różne rzeczy. Powodnie. Krasny klimat!